Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Szalu62, to jest kolejny odcinek ze Sprintel Cell House Theory. I kontynuujemy tutaj, jesteśmy w filmie jakiejś, której zapomniałem jak się nazywa. No, ale ogółem się skradamy. A więc co chciałeś mi pokazać? Hall Empire State Building są cztery mosiężne koła w stylu Art Deco. Każdy z nich reprezentuje jedną dziedzinę budowania drapaczy chmur. Czyli inżynierię, finanse, obrót nieruchomościami? Maszyny, beton, wystrój, windy. Takie jak tutaj. No dobrze, Julianie. W czym rzecz? W tym, że każdego dnia 5 milionów pracowników w Nowym Jorku używa wind. Wind, bez których nie mogą wykonywać swojej pracy. No i? No cóż, boisz się o koszty, to. Boisz się o to, co powiedzą podatnicy. Ale błędem jest myśleć, że te dwie rzeczy są ze sobą związane. Schody są tańsze od wind, Tom. Dlaczego nie zostawimy schodów jako czwartej reguły budowania wieżowców? Nikt nie będzie wchodził po schodach na 70. piętro. A czy ktokolwiek pyta, ile kosztuje winda? Oczywiście, że nie. No właśnie. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że kosztów zamontowania windy nie określa się w tym, co się osiąga, tylko w tym, czego się unika. This place jest kosztowny, Tom. Nie ma sensu zaprzeczać. Ale nie ma znaczenia, ile kosztuje wynajęcie nas do tej roboty. Ważniejsze jest, ile kosztowałoby niezatrudnienie nas. Grupa starych, dobrych chłopaków z Appalachów, wyposażonych w M4 na każdej ulicy. Pewnie to by załatwiło sprawę. W końcu, poleganie na Gwardii Narodowej jest jak chodzenie po schodach. Jeśli chcesz, by te 5 milionów urzędników dotarło do pracy, to proponuję wziąć windę. Cóż, może masz rację, Julianie. Oczywiście, że ma. Chodźmy pogadać z Majki. Okej. Ciekawa rozmowa o windach. Hej kolego. Chyba nie masz mi nic ciekawego do powiedzenia. Coś mi się wydaje. Ale zawsze możesz być moją przepustką przez przejście. Tamto. Nie wiem co to robi, ale no niech będzie włączony. A dobra, tu. Co chodzi? Ha, chyba zauważyli jak się bawiłem.
Dobra, ja się chyba wczytam. Będzie mi teraz taka... Może tamci. Nie zabijaj mnie! Wiem, co się stało. Zawsze jestem niewinny. Piękne. Nie, 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 czytaj. Ale kurde. Tak, jest w takim momencie. Ja cię nie mogę. Już wiem od czego. Oni tam to ciało znaleźli. Pewnie przez to ciało tutaj, albo przez to ciało tam. Masz tu całkiem ładne biuro. Boże! Kim jesteś? Kimś, kogo nie chciałbyś spotkać w ciemności. Podaj mi algorytm dostępu do serwera. O! O! Nie mogę! Co to znaczy, że nie możesz? Algorytm ma długość kilku tysięcy znaków. Jest zakodowany na moim laptopie. I na serwerze, w sali konferencyjnej, na drugim końcu korytarza. Cóż, zdaje się, że to jedyne rozwiązanie. Finezja jest dla młodych i odważnych. Okej, chyba już się uspokoili. Złapałem tych co. Czy Nowy Jork myśli o wynajęciu displays do ochrony Manhattanu? O Boże! O, tak! W porównaniu do innych takich firm, displays nie jest takie złe. Ale nie macie pojęcia, w co się pakujecie. Co masz na myśli? Pamiętasz mafię? Tak! Ja słyszałem różne historie.
Zatem wyobraź sobie, że zamiast bandy osiłków ze sztyletami, miasto zostanie oddane w ręce armii socjopatów zjadających węże, lojalnych tylko wobec tego, kto więcej zapłaci. To nie brzmi za dobrze! To nie barbarzyńcy złupili Rzym. To wygnani legioniści, którzy zebrali armię barbarzyńców. Przerażasz mnie! Uciekaj, póki możesz. Błagam! Jestem tylko urzędnik. Oj, kurde. Nie poszło. Poszło kiepsko. Zostaliśmy wykryci, ale udało się złapać tych. Przez tego gościa na pewno. Albo przez tamtego, w tym miejscu ich schowałem. Kurde. Dobra robota, Sam. Teraz będziesz mógł dostać się do serwera centralnego na pierwszym piętrze. Ten bezprzewodowy sprzęt znacznie ułatwia sprawę. O tak. Witamy w bezprzewodowej erze Wi-Fi. Pamiętaj, że mówisz do faceta z ery Hi-Fi. Hi-Fi? To skrót od Fisher to historia? Nie wciskaj mnie jeszcze w kalesony dla staruszków, dziecko. Co to było takie? Boże. Nie, no po prostu. Co to było? Dobra, może nie poszło aż tak źle. W końcu... Dalej jestem niewykryty, alarmu nie było. Okej, kamera mnie nie zobaczyła. Okej, spróbuję taki patent. Ja się pobawię moją kamerą. Zobaczymy, czy to się uda. Tej kamery już chyba nie odzyskam. Okej, ale to jest dobry patent. Jakaś pułapka. Dobra, czyli to nie był taki dobry pomysł.
nie przeskanuję siatkówki, dobra, może jednak się wczytam. No właśnie. Dobra, weźmy pistolet. Kurde, akurat teraz się odwrócił. Wcześniej to stał i się zastanawiał. Teraz to się odwrócił. Dobra. Ty gnoj. Ja się was zastanawiam. Nikogo tu nie ma. Wszystko w porządku. Czy ja mam przywidzenia? Tak. No kurde. A zresztą będę się z nim bawił teraz. Będę się z nim bawił, żeby go tylko... No... Chodź tu. Zostawię cię tu i tyle, Jezu, będę się bawił. Znowu w końcu. Użyjmy komputera. 20. Tak. Chyba. Tak się wydawało. Ta 20. Dobra, to będzie ten kod. Oj, 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 ludzie. Mogłem to bardziej po cichu zrobić. Hej! Co jest? Spokojnie. Przecież nikt cię nie napadnie. Ktoś, który przy biurku pracuje jeszcze. Przygląda się. O, uda się. No hej, kolego.
Dołączysz tutaj do swojego znajomego. No dobra. Chyba już wszystko załatwione. No to nie była najlepsza. Dzisiaj jakoś nie najlepiej mi idzie, coś chyba mi się wydaje. Dobra robota, Sam. Załaduj program do ostatniego serwera, a uczynisz mnie najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. Łatwo sprawić ci przyjemność. Dostęp? Najlepszy przyjaciel każdej dziewczyny. Skoro tak powiadasz... Specjalnie ciekawego tutaj nie ma. No dobra, to przechodzimy na drugą stronę. Kurde, jakoś nie najlepiej mi dzisiaj idzie to skradanie się. Na początku ten, znaleźli tamte ciało. Naprawdę ciepła posadka. Potem. Ale słyszałem, że koleś jest naprawdę wkurzający. To. Już go tu nie ma. Wyjechał z miasta. Co? A ty po prostu pilnujesz jego rzeczy? Tak, opróżniam barek z alkoholem i gram na komputerze. Ma nowego Prince of Persia. Naprawdę? Słyszałem, że jest zajebisty. Stary, to będzie gra roku. Nie mogę się doczekać, kiedy w niego zagram. Super. Ach, ten Ubi. Co to za odgłos? I tu jest kość. Masz jakieś plany na długi weekend? Rany, 4 lipca. Zapomniałem. Zapomniałeś? Jak mogłeś zapomnieć? O, no wiesz, pracuję w kretyńskich godzinach. Nawet nie wiem, jaki dziś dzień. Wiem, o czym mówisz.
Ja i Anne-Marie wyjeżdżamy do Maine. Zatrzymamy się w małym hoteliku. Będziemy jeść homary. A w Maine jest już prąd? Prąd? A niech to, zapomniałem. Ha, jak mogłeś zapomnieć? Kolego, pójdziesz ze mną. Okej, idziemy tu. Może mi odczytasz. Identyfikacja siatkówki. Witaj. Się później przydać może. Okej. Zabierzemy go ze sobą i położymy tutaj. Później jakby co będzie można go zabrać. Masz, chyba coś widzę. Shit. Składzik chyba już jest zapełniony. Dobra, kliknijmy sobie tutaj. Okej, to już chyba będzie czysto, mi się wydaje, więc nikogo już tutaj nie będzie. Tu nic nie ma. Musimy się jeszcze do głównego serwera dostać. Tu nic nie ma, ale tam coś będzie, bo jest zamknięte. Dobra, 40. No. Okej.
No. Dzięki, Sam. To ostatni. Nie mogę się doczekać, gdy będę mogła powęszyć w koszu z brudną bielizną z napisem Displays. O. Co się stało? Pranie. Całkiem zapomniałem. Super. Dobra. Więc skoro to już załatwione, tam wiem, że tam była dziura, do której mogliśmy sobie wejść, ale ja chcę wyjść. Przejście do serwerowni musi znajdować się gdzieś tutaj. Na strzelnicach używa się wentylacji do odprowadzania dymu. Prawdopodobnie jest ona połączona z klimatyzacją serwerowni. Dobrze kombinujesz. No dobra. No, halo. Czas się kończy. Wyłącz IFF. Co to jest IFF? Nie wiem. To jest chyba to, że... nie strzela w tych... tamtych gości. Okej, zobaczmy jeszcze tutaj do celów i do notatek. No, nie poszedłem tam przez tamten, tam do tamtej dziury ze względu na to. No właśnie tutaj, bo tędy moglibyśmy dostać się do... No, wiecie gdzie. Sam ci coś oddzielę od całej reszty, jak nie otworzysz tych cholernych drzwi. Nie, znaczy się, o tutaj. Potem podłączysz tu. O, tak. Teraz tu. Aha. No i bingo. Bingo? No dobra, ale to nie moja wina. Wszystko przez brak prądu. Będziemy musieli się pośpieszyć. No a tam do tego komputera, do którego niedawno się dostaliśmy, to właśnie tam można było też się dostać innym właśnie sposobem. Okej, jest serwer główny chyba. Dobra. Użyjmy tego. Cholera! Wygląda na to, że ktoś sprzątnął potrzebne nam dane z serwera. Login M. Nedich. M. Nedich. Kto to taki? Jakieś urywki. Wygląda na to, że jest zastępcą dyrektora do spraw działań ochronnych. To on chronił Zerkeziego i Morgenholta? Albo kiepsko wykonuje swoją pracę, albo ma brudne ręce. Echelon nic na niego nie ma. Wygląda na to, że jego dane nie istnieją. To pewnie pseudonim. Może uda mi się dowiedzieć, kim jest naprawdę. Tak czy inaczej, musimy mieć dostęp do jego komputera. Jego biuro powinno być gdzieś na górnych piętrach. Nie chcę ci przeszkadzać, ale... Widzę. Wraca zasilanie. Grim, naprawdę widzę. Będziesz miał towarzystwo, może zechcesz... Widzę. Okej. Okay. Powinno być włączone? Kto się tym bawi? Ja się tym bawiłem, chłopaki. Kiedy to zostało włączone? Pyko, przestań się chować. Pykoć, możemy to rozwiązać jak dorośli. Trzymać się razem, razem! Gdzie razem? Rozdzielcie się, chłopa. No jeden pójdzie tu.
Co to było? Chyba też to widziałem. Nie podoba mi się. Nic! Co teraz zrobimy? Miałem trochę problemów z twoim serwerem. Nie zabijaj mnie! Proszę! Pliki, których potrzebuję, zostały przeniesione na inny komputer. Kopia zapasowa powinna być tutaj! Nie ma jej. Pliki są tylko na komputerze Milana Nedlicha. Milana? Jest zastępcą dyrektora do spraw ochrony. Jego biuro mieści się na jednym z górnych pięter. Nie sądzisz, że to podejrzane, że ukrywa te pliki? No tak, w sumie... Nic więcej nie wiem. Okej. Jeszcze to twój kolega został. Tutaj, szybko! Gdzie, jak mi przydałem coś widziałeś? Ty gnoju. Jak ty żeś mnie tam zobaczył? Słyszę, że się tam wiercisz. Wyłaź! No okej. No i po nim. Dobra. To dalej pójdziemy w następnym odcinku. Tak więc dziękuję wam za oglądanie. Jestem Szaru32. Sprinter Cell House Teos. Prądzik wrócił, więc w następnym odcinku pójdziemy do tego, na górę wjedziemy windą i no i znajdziemy tam to, co musimy znaleźć. Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.